Kowalski Maciej, Grodne, stoisko Enex 2020. Doktor Maciej Piliński, obalamy mity o fotowoltaice. Serdecznie. Kolejny mit związany z bezpieczeństwem pożarowym. Czy nie w tylko każdym, jeden, wiele mitów. Wiele mitów. To prawda, czy w każdym systemie fotowoltaicznym niezbędny jest rozłącznik pożarowy? Rozłącznik DC, wyłącznik strażaka, tego typu urządzenie. Tego typu urządzenie. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i gratuluję fajnego stoiska. Dziękuję. Bezpieczeństwo pożarowe, bardzo wiele mitów koło tego narosło. Wiele firm, które dostarcza, promuje swoje urządzenia mające zwiększyć to bezpieczeństwo pożarowe, oczywiście jest zainteresowane tym, żeby wzbudzić pewien niepokój u inwestorów. I teraz spieszymy z wyjaśnieniem. Instalacje fotowoltaiczne nie są jakimiś niebezpiecznymi instalacjami. To jest szczególna forma instalacji elektrycznej. Jeżeli tylko będzie wykonana poprawnie, to będzie ona bezpieczna i będzie dobrze służyć swoim aczkolwiek zgodnie z polskim prawem instalacje powyżej 6,5 kW wymagają, ich projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym. Niektórzy rzeczoznawcy pożarowi w tym przypadku wymagają rozłącznika DC w projekcie. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Rzeczywiście powyżej 6,5 kW instalacja wymaga uzgodnienia, ale to nie jest równoznaczne z tym, że instalacja ma być wyposażona w rozłącznik prądu stałego. To też bardzo dużo zależy od rzeczoznawców. Ja tutaj rzeczoznawców dzielę na trzy grupy. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą. Jest jedna grupa, która nie zna się na fotowoltaice i nie uzgadnia fotowoltaiki. I to jest, naprawdę szanuję, bo jeżeli w ten sposób do tego podchodzą, wszyscy na pewno wyjdziemy na tym lepiej. Jest druga grupa, która nie zna się na fotowoltaice, a uzgadnia projekty fotowoltaiczne i tu jest bardzo duży problem. Jest oczywiście trzecia grupa, która bardzo dobrze zna się na fotowoltaice. Znamy tych rzeczoznawców, rozmawiamy z nimi, zapraszamy ich do różnych komitetów technicznych, w których opracowujemy wspólne wytyczne. I oczywiście wszystko zależy od instalacji, ale to nie jest tak, że mamy obligatoryjny obowiązek montowania jakichś wyłączników strażaka. Tudzież optymalizacji mocy poziomie modułu. Znaczy optymalizatorów, których dodatkową funkcją jest obniżanie napięcia do poziomu bezpiecznego, bo tak to jest reklamowane. Więc tu jest kilka mitów. Po pierwsze, jeżeli mówimy o obniżaniu napięcia do poziomu bezpiecznego, to bardzo często są to urządzenia, które nie są ani testowane, ani badane, ani sprawdzane pod tym kątem. Mówi się na przykład, że urządzenie wytrzymuje, czy może działać do temperatury 80 stopni Celsjusza, a w przypadku pożaru mamy przynajmniej 500-600 stopni Celsjusza. Jeżeli chcemy, żeby coś stało się elementem rozłączającym, zgodnym z normą 6947, karta trzecia, to musimy mieć przerwę izolacyjną. I tą przerwę izolacyjną nie da się zrobić na złączach półprzewodnikowych, więc urządzenie półprzewodnikowe, które teoretycznie rozłącza nam obwód, nie spełnia nam tej normy. Jeżeli cokolwiek podłączamy do przeciwpożarowego wyłącznika prądu, czy do instalacji, która jest pożarowym wyłącznikiem prądu, przepraszam, powinna być certyfikowana na znak wyrobu przez na przykład CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, więc jest wiele mitów koło tego i wiele takich, powiedziałbym, marketingowych chwytów, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Ale jak to wygląda z punktu widzenia prawa? Czy rzeczoznawca ma prawo żądać od instalatora, by w projekcie znalazła się optymalizacja mocy na poziomie modułów obniżająca napięcie lub rozłącznik DC w każdym przypadku? Moim zdaniem nie ma to uzasadnienia, jeżeli mówimy o domkach, może zacznijmy od domków, tak? Nie ma to uzasadnienia w przepisach. Jedyny powód, dla którego mielibyśmy zastosować rozłącznik DC, to są pomieszczenia, strefy pożarowe o kubaturze powyżej 1000 m sześciennych. Tam rzeczywiście jest zapis w prawie, który mówi o tym, że przewody nie mogą znaleźć się pod napięciem, chyba że są to przewody używane do akcji, prowadzenia akcji ratowniczej. Czyli każdy dom powyżej 1000 m sześciennych kubatury wymagałby rozłącznika, tak? Mówimy o kubaturze budynku. Pytanie, czy taki dom wymaga przeciwpożarowego wyłącznika prądu, więc od tego powinniśmy zacząć, tak? Czyli to jest jakby pierwszy wymóg. Jeżeli mamy, ktoś ma bardzo dużą willę i rzeczywiście tam są strefy pożarowe o tak dużej kubaturze, jestem sobie to w stanie wyobrazić, no to wtedy podczas projektowania takiego budynku powinien pojawić się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który dla nas, zwykłych użytkowników,
jest widoczny w formie tego słynnego czerwonego grzybka na ścianie, tak? Czy jeżeli nie spotykamy tego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w domu, to znaczy, że go nie powinno tam być, ktoś go nie zaprojektował? Ktoś zgodził się na to, że go tam nie ma? W większości wypadków go tam nie ma, strażacy go nie oczekują, czyli strażacy przyjeżdżają do takiego domu, wyłączają główny wyłącznik zasilania, a nie PWP, tak? Więc dla nich może to być nawet troszkę, powiedziałbym, zdziwieniem, że znajduje się takie urządzenie. Nie? Więc jeżeli mówimy o budynkach, my na naszych stronach są do pobrania wytyczne, które mówią o tym, jak prowadzić przewody, jak je zabezpieczać przed ogniem, co robić, żeby to było bezpieczne dla służb ratowniczych, ale wcale nie wymaga to dodatkowych urządzeń. Każde dodatkowe urządzenie to jest element, który może zawieść, który może się zepsuć, który może być źródłem pożaru. W statystykach, które są zbierane na przykład z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii, przeciwpożarowy wyłącznik prądu figuruje bodajże na 5. miejscu pod względem przyczyn powstania pożaru instalacji fotowoltaicznej, więc żebyśmy nie wylali dziecka z kąpiel. I tak ostatecznie wiele rzeczy zależy od tej ekipy, która przyjdzie gasić nasz pożar. Nawet jeśli będziemy mieli tam zainstalowane optymalizatory mocy, które mają za zadanie obniżyć napięcie do poziomu bezpiecznego, to strażak nie zaufa temu systemowi, nie powinien zaufać temu systemowi. Pytanie, gdyby ktoś Ci dał goły przewód, zaprosił Cię do rozdzielni, dał Ci goły, miedziany przewód i powiedział, że tu nie ma napięcia i możesz go polizać, to pytanie, czy byś go polizał? No właśnie, pytanie. Więc to jest kwestia ograniczonego zaufania, tak? Są jakieś urządzenia, które obniżają, podobno obniżają napięcie, natomiast dla straży pożarnej to nie jest element, który mógłby zadecydować o ich bezpieczeństwie. Oni zawsze będą do tego podchodzić z ograniczonym zaufaniem, tak? Czyli okej, super, jest obniżone napięcie, czy jest wyłączone napięcie, natomiast my zawsze będziemy gasić tak, jakby to napięcie tam było. Nie? I myślę, że to jest zdrowe podejście i zdroworozsądkowe i bezpieczne przede wszystkim. Poza tym proszę pamiętać, że z tym napięciem też jest wiele mitów rozpowszechnianych. W Niemczech żaden strażak na szczęście nie ucierpiał od porażenia energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z faktu, że do takiego porażenia, żeby mogło dojść, musi się zdarzyć kilka zdarzeń jednocześnie. Nie? I ja to oczywiście porównuję troszeczkę obrazowo, może przesadzam, ale wyobrażam sobie strażaka stojącego na bosaka na metalowej, uziemionej płycie. I wtedy ten obwód mógłby się zamknąć i ten strażak mógłby być porażony. Musiałby też gasić to ciągłym strumieniem wody, który będzie przewodził na pięcie. Fajnie, że o tym mówisz, bo ciągły strumień wody, on jest ciągły tylko przez pewien dystans. Potem ten strumień się zaczyna rozdzielać i zaczynają się pojawiać krople. Więc nawet jeżeli podlewasz ogródek, to strumień wylatuje ciągły, ale do trawnika dolatują już krople. Jeżeli masz krople, nie masz ciągłości obwodu i odległość, która jest uważana za bezpieczną przy 1000 V do 1000 V, 1 kV, to jest 5 metrów, jeżeli używasz strumienia ciągłego. Jeżeli używasz mgły lub strumienia rozproszonego, wystarczy nawet 1 metr i to jest bezpieczna odległość, jeśli chodzi o gaszenie. W Grodno S.A. sprzedajemy jednak dużo rozłączników po stronie DC, automatycznych rozłączników, które po zaniku napięcia zasilania mają odłączyć również napięcie DC z dachu. Kiedy ich zastosowanie Twoim zdaniem jest zasadne? Wracamy do ustawy. Ustawa mówi powyżej 6,5 kW-pika powinniśmy uzgadniać. To jest jakby jeden wyróżnik. I drugi wyróżnik, jeżeli mamy pomieszczenie o kubaturze czy strefę pożarową o kubaturze powyżej 1000 m sześciennych, które jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby napięcie pojawiło się w przewodach. Ale można do tego nie dopuścić na wiele sposobów. Na przykład nie wprowadzając przewodów napięcia z napięciem stałym do strefy pożarowej. Czyli możemy zamontować falownik na dachu na przykład, tak? I do budynku wprowadzić już tylko przewód z napięciem przemiennym. I wtedy problem się nam rozwiązuje. Tutaj pojawia się kolejny mit o tym, że falownik powinien być blisko lub daleko od modułów fotowoltaicznych, ale o tym porozmawiamy w następnym materiale. Bardzo dziękuję.